Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam w kolejnym komentarzu narodowym na kanale Hrober Szlak. Dzisiaj zajmiemy się wydarzeniem, które ma się odbyć w naszym kraju już za dosłownie kilka dni. Już za dosłownie kilka dni. No i trzeba powiedzieć, że jest to wydarzenie, chyba, które dotąd nie miało miejsca no a które jest, jakby pisuje się ono w kolejne, jakby w dalsze zaangażowanie Polski w te wszystkie awantury za naszą wschodnią granicą. Aczkolwiek, drodzy Państwo, myślę, że jednak, jednak przekraczamy pewną granicę, no bo wiemy, że u nas na przykład są, są takie stwory, czy twory, jak agendy tego tak zwanego rządu białoruskiego na uchodźstwie. I to jest w ogóle, drodzy Państwo, sytuacja, powiedziałbym, mocno schizofreniczna, że te struktury nie tylko funkcjonują na terytorium Polski, no, tak jak powiedzmy rząd. Emigracyjny funkcjonował sobie przez 45 lat w Londynie, pomimo jego nieuznawania przez rząd brytyjski, ale przecież te ci przedstawiciele białoruskiej emigracji są przyjmowani no niemalże jak właśnie yy, prezydenci, ministrowie i tak dalej, przez władze Rzeczypospolitej. A natomiast równolegle jest ambasada Białorusi w Warszawie. Ambasada polska w Mińsku, są stosunki dyplomatyczne i tak dalej, i tak dalej. Które oczywiście nabrały, nabrały dużego. cały mocno słabione. One w zasadzie są. Formalnie tylko, tak samo jak stosunki Polski z Rosją, szczerze mówiąc, no, gdybym miał okazję rozmawiać z ambasadorem rosyjskim, to zadałbym mu takie pytanie, czy on się nie czuje bezużyteczny, bo nie ma personelu. Większość personelu ambasady rosyjskiej została wydalona z Polski, a w zasadzie jego rola to, ja wiem, kończy się na Przyjmowaniu jakichś dziwnych not od rządu polskiego, ewentualnie do takich afer jak 9 maja, jakichś tam sporadycznych występów w rosyjskich mediach, jako człowiek, który jest na miejscu w Warszawie i może tam zrelacjonować. No, natomiast, właśnie teraz ma być krok kolejny. Ma być zjazd, ma się odbyć na terytorium Polski. Już, już niedługo, bo to w dniach 4-7 listopada, no czyli początek już w piątek, w pod, jabłonnie pod Warszawą, zjazd byłych rosyjskich parlamentarzystów, którzy chcą przejąć władzę po upadku Putina. To inne media podają to pod nagłówkami Zjazd wolnej Rosji z naszych informacji wynika, że udział w zjeździe wezmą byli członkowie Rady Federacji, czyli wyższej izby rosyjskiego parlamentu. Dołączą również aktywiści rosyjskiej opozycji i działacze społeczni, którzy potępiają reżim Putina i opowiadają się przeciwko wojnie z Ukrainą i agencji i aneksji, przepraszam, ukraińskich regionów. Organizatorzy zapowiadają, że udział w imprezie potwierdziło już ponad 50 byłych parlamentarzystów i samorządowców. W gronie tym znajdą się m.in. byli deputowani Dumy, Ilia Ponomariow, który w 2014 jako jedyny zagłosował przeciwko aneksji Krymu. Wówczas opuścił Rosję od kilku lat przebywa w Kijowie. Mark Feigin, Gennady Gudkow oraz Arkady Jankowski. Do Warszawy ma przejechać profesor Jelena Łukjanowa, prawniczka a z była członkini Rady Społecznej Federacji Rosyjskiej. Z naszych informacji wynika, że będą też inni, ale nie wszyscy chcą zradzać udział przed rozpoczęciem zjazdu. Z notatki prasowej wynika, że uczestniczycy najpierw chcą ustalić najważniejsze cele. Następnie przyjęliby deklarację zasad konstytucyjnych wolnej Rosji, która w przyszłości ma zostać fundamentem nowej ustawy zasadniczej. Ustalić ma, mają kluczowe decyzje, które w pierwszej kolejności mają zostać podjęte przez rząd postputinowskiej Rosji. Ma też zostać ustalony plan i zasady oporu narodowego przeciwko reżimowi Putina w kraju i za granicą. Bla, bla, bla i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tego wszystkiego czytał, bo y, y, szkoda czasu. Y, jak coś, to możecie sobie Państwo to y, wyszukać. Y, 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 jeszcze tylko jeden fragment. Dlaczego przeci przeciwnicy Putina wybrali jabłonne? Twierdzą, że to symboliczne miejsce, gdyż w tutejszym pałacu polskiej Akademii Nauk stał początkowo okrągły stół, ten sam, przy którym późniejsze rozmowy w Warszawie zakończyły się upadkiem komunizmu i w konsekwencji rozpadem bloku wschodniego. No, to pytanie prze Państwa, okrągły stół były rozmowami władzy z opozycją. To któż w tej jabłonie będzie reprezentował władzę. No, tyle, że to, to jest takie. Yy... To mi przypomina e, opowieści prawda, e, otoczonego oddziału, do którego przychodzą oblegający z e, propozycją e, zaprzestania walki, kapitulacji, a tamci, e, to chyba Warnem było, e, odpowiadają: e, Przykro mi, ale nie możemy przyjąć waszej kapitulacji, nie mamy warunków do trzymania tylu jeńców. Więc to, to właśnie jest tak: no, e, ludzie uciekają z tej Rosji bo są przeciwni władzy Władimira Putina i ogłaszają, że spotkają się w Jabłonnie, żeby Jabłonnie czy Jabłonne? I szczerze mówiąc, nie wiem, jak to się poprawnie odmienia. Chyba w Jabłonnie. To jeśli jeśli się mylę, to proszę, to proszę mnie poprawić. W no to zbierają się tam pod Warszawą i mówią no czekamy, żeby przyjąć kapitulację Putina, ale Putin się nie wybiera na Mazowsze. Także no to trochę takie karykaturalne, natomiast no agendy polskie jakby przymykają na to oko. No a widzieliśmy prawda chociażby w temacie spotkania klubu myśli polskiej w Gdańsku, o czym jeszcze tutaj będę na antenie rozmawiał w niedługim czasie, widzieliśmy, jak potrafią być polskie służby skuteczne, skuteczne wobec słabych społecznych organizacji, a dają de facto parasol zjazdowi no, rosyjskich opozycjonistów, którzy będą tu powoływać być może jakieś rządy na uchodźstwie. I to wszystko w sytuacji, gdy, no na przykład, kiedy opozycja jeździ po pomoc do Brukseli, no to jest to równoznaczne ze zdradą. No więc, jeśli byśmy, jeśli żądamy od naszych, że tak powiem, partnerów międzynarodowych wzajemności, znaczy, żeby na przykład, no bo teraz można sobie wyobrazić, że na przykład na terenie Federacji Rosyjskiej odbędzie się jakiś spęd, zresztą mamy. Prezydenta na uchodźstwie, który przebywa w Polsce, oczywiście on nie jest żadnym prezydentem, tylko jest hochsztaplerem zwykłym, ale no, można sobie wyobrazić, że taki oto prezydent na uchodźstwie legalny y, przyjeżdża do Rosji, jest podejmowany, tam instaluje swój rząd i tak dalej. No to, proszę państwa, do no, wszystkie chwyty dozwolone, jeśli, jeśli i, i najlepsze jest to, że Rosjanie będą mogli powiedzieć wątpię, żeby się do tego uciekli, ale mogli powiedzieć, ale to wyście zaczęli, będą mieli rację. Proszę Państwa, no to, jest, to jest po prostu bezdennie głupie. Tym bardziej, że no to są ludzie, którzy sprawowali swoje urzędy, no w tej Rosji Putina. Rosja Putina datuje się de facto od roku 1999, kiedy Władimir Putin tam objął urząd prezydenta, sprawował go z pewnymi przerwami, ale jak nie był nawet prezydentem, to był premierem i wtedy ten premier okazywał się, że jednak był ważniejszy nawet niż prezydentu wcześniej Dmitrij Miedwiediew. No i nagle twierdzą, że jakąś magiczną cezurą tej strasznej Rosji Putina, kiedy one, one już nie mają, ona już nie ma legitymacji międzynarodowej, gdzie no, wszystkie państwa świata uznają rząd rosyjski. Nikt nie powiedział, że w takim razie to zwijamy ambasadę i w ogóle mamy Rosję głęboko gdzieś. Bo po prostu tak się nie da względem Federacji Rosyjskiej. Dlaczego ten 2014 ma być jakąś mityczną, mityczną cezurą? Tak? No, wiemy, że Rosja nie jest demokracją liberalną. Czy jest w ogóle demokracją, to trudno powiedzieć. Ja domyślałbym się, że prawdopodobnie wyniki wyborów w Rosji są, że tak powiem, no, podkoloryzowane, ale to proszę Państwa, to trochę tak jak no, to, to, to nie są takie zabiegi jak w czasach słusznie minionych. Ale przecież i w drugiej RP mieliśmy koloryzowanie wyników wyborów, tam dosypywanie pewnej liczby głosów i tak dalej, unieważnianie list. No, Schematy stare jak świat. Więc no, absolutnie, absolutnie bym się nie zdziwił, gdyby to w ten sposób miało wyglądać. Sekretarz, szanowni państwo, uważam, że to, co się tutaj u nas dzieje, to, co się będzie działo od piątku do poniedziałku w tej miejscowości podwarszawskiej, no jest po prostu bezdenną głupotą, totalną bezdenną głupotą, ponieważ uważam, że no, takie, a nie inne, to, to, że pozwalamy, to, że pozwalamy na takie, a nie inne spotkania, na naszym terytorium, no to wiadomo, no już my tkwimy, tkwimy w tych awanturach wschodnich, amerykańskich e, na wschodzie od nas. Tkwimy po uszy, no ale to nie znaczy, że musimy jeszcze nurkować w tym szambie. Tak? I nie zdziwiłbym się, gdyby na przykład doszło do wizji jakichś polityków polskich na tym zjeździe. Co będzie, co będzie głupotą? Bo szanowni państwo, czy tego chcemy, czy nie? E, w Rosji rządzi Władimir Putin, i co najważniejsze, bo gdyby istniały widoki na to, że wiatr powieje w inną stronę, to, no to rzeczywiście byłoby to realizmem politycznym. Natomiast tych widoków nie ma i nie będzie. Proszę Państwa, kolorowa rewolucja, jak widzieliśmy w Rosji, nie ma szans. Protesty nawet przeciwko wojnie czy przeciwko mobilizacji to była domena wielkich miast, a biorąc pod uwagę, że no u nas Wielkie miasto to Warszawa, tak, dwumilionowe, to to jest wielkie miasto. W Rosji byłoby to, byłoby to miasto może i dalej duże, ale zauważmy, że Moskwa sama liczy 12 milionów 600 tysięcy mieszkańców, a cała aglomeracja 17 milionów. Więc to są, to jest proszę Państwa nic. Natomiast uważam, że no, pakowanie się jeszcze głębiej, nurkowanie w szambie nie jest nam do niczego potrzebne. No, zobaczymy tak naprawdę w poniedziałek po zakończeniu tego spędu, czy jakie były jego efekty. Bo może być tak, że rezultat będzie zerowy, no, natomiast my już my już niestety mamy na koncie na przykład udzielanie, e, udzielanie schronienia Czeczenom to nie tylko tym Czeczenom, którzy rzeczywiście uciekali przed wojną, ale również dysydentom, tak zwanym czeczeńskim e, w naszym kraju no, którzy wcale nie są takimi pluszowymi misiami, jak się by mogło wydawać no Cóż, yy, proszę Państwa, to jest kolejny przykład głupoty, głupoty yy, władz w Warszawie, i dlatego no, ja bym naprawdę się na ich miejscu nie dziwił, skoro oni takie chwyty stosują. To niech się dzi nie dziwią, że ktoś będzie stosował takie chwyty przeciwko nim, wsparcia właśnie zagranicznego dla przemian w Polsce. A jestem pewien, że yy, większość Zachodu, tak czy owak, yy, będzie chciała wymienić obecną ekipę polityczną. No i obecna ekipa polityczna na takim swoim podejściu do tych spraw się po prostu przejedzie. To tyle mojego komentarza do tej sprawy. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeśli się podobało, to proszę łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, wsparcie kanału. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnych programach.